Dziś spaliśmy w środku wąwozu, który został wydrążony przez wody wypływające z Dżermuk i z gór okolicznych. Spaliśmy w tym wąwozie, ponieważ jest tutaj droga kamienna, którą można przejechać kliperem. Jednakże całą noc byliśmy zalęknieni przed tym, czy nie przyjdą tutaj przypadkiem napoić się niedźwiedzie. Na szczęście takowe nie przyszły, a my jedziemy dalej wzdłuż wąwozu. Jak tutaj kamienie się zawaliły na drogę, ale jest przejezdnie. Solidnym fundamentem dla naszych obaw odnośnie niedźwiedzi są tabliczki informujące tutaj o śladach pozostawionych przez niedźwiedzie, przez wilki, o wielkich niedźwiedziach brunatnych, które tutaj żyją i zżierają, zjadają turystów. I żyją oprócz tego też tutaj skorpiony bardzo jadowite i węże. Jeśli tylko uda nam się jakiegokolwiek spotkać, zobaczycie go na filmie. Garunczyka pajamor, cirucicer mestreces, genacicer dumierke, mercas artis hominta. Armenii, mijając kolejnych żołnierzy, kolejne patrole, z racji tego, że blisko jest granica z Azerbejdżanem, jest tutaj wojna, stan napięty. Mijamy kolejne wspaniałe formacje skalne i czujemy się jakby na innej planecie. A teraz dojechaliśmy do miejscowości Shaki, w której podobno znajduje się piękny wodospad. Zapraszam! Tutaj jest lina, po której można zejść na dół. Dalej są drabiny. I tam gdzieś idzie się do jaskini. W drogę. Kurde, z tym aparatem, z tą liną. Ciężki temat. Ale... A, bo tu jest, żeby się przypinać też i wypinać. No ale... Chyba bez przesady damy radę, ale wyłączę aparat, bo nie dam rady nagrywać i schodzić, także zaraz się zobaczymy na dole. Laura sobie jeszcze schodzi, ja już na dole i patrzcie, jakie tu jest źródło, źródełko życia. A tu jest ślisko, bardzo trzeba uważać. Bardzo ślisko, ale źródełko życia, o, zobaczmy. Nie. Pięknie. I tutaj z ziemi tryska woda mineralna znowuż. Życiodajna ta Armenia, wam powiem. Tam gdzieś się wydobywa ze skały. Obok rajskiego źródełka, wokół którego rosną figi, porzeczki i jeżyny, znajduje się jaskinia diabła, która jest gdzieś tam. Właśnie do niej się udajemy. Jaskinia diabła, trzeba uważać, żeby się nie poślizgnąć, bo diabeł, wiecie jaki to diabeł jest, a my ubezpieczenia to nie mamy. Wow. Jaskini diabła nie znaleźliśmy, za to po wyjściu z jaskini zobaczyliśmy diabelsko czerwoną i diabelsko przeładowaną ładę.
dobry. Mamy 14 września, godzina 8 rano i 14 stopni. A w obiektywie wspaniałą przestrzeń, która nas otacza, zwaną Tatew. Ale oprócz tych niesamowitych widoków, jest tutaj coś jeszcze. Otóż w miejscu, gdzie spaliśmy, znajdują się także konstrukcje kamienne, które stoją tutaj od zamierzchłych czasów, bo już w X wieku zostały tu zbudowane i od tamtego czasu aż do dziś nieprzerwanie pełnią funkcję klasztoru oraz centrum nauki. Sprawdźmy, jest bliska. Na początek mijamy kamienny budynek zlokalizowany poza murami klasztoru, a to po to, by mieszkańcy okolicznych wsi, korzystając z niego, nie zakłócali klasztornego życia. To tutaj pozyskiwano najróżniejsze oleje z najróżniejszych nasion. Budynek był świetnie wyposażony na swoje czasy i zapewniał źródło oleju dla dużego obszaru. Po wejściu przez główną bramę otwiera się nam widok na góry, dziedziniec i główny kościół. Kościół ten, zbudowany z kamienia, przetrwał niezniszczony od swojego powstania, czyli od IX wieku, aż do roku 1931, kiedy to miało miejsce wielkie trzęsienie ziemi plądrujące ten klasztor. Ale teraz został odbudowany. A co jest piękne, można tutaj wejść bez opłat i to jest coś, czego nie doświadczyliśmy do tej pory, ani w Gruzji, ani nawet w Turcji, gdzie zawsze były klasztory płatne, a tutaj jest darmowo. Klasztor oferuje sporo różnych rodzajów zaułków, gdzie odbywa się gra światła i cienia, a także niesamowite perspektywy. Pozostałość po tym, że miało tu miejsce to wielkie trzęsienie ziemi, pomieszczenia jeszcze nie są uprzątnięte. Być może dlatego wejście do klasztoru jest wciąż darmowe? Piękny widok z tego niesamowitego klasztoru. Wytwarzany lawasz, czyli bardzo smaczne, naturalne placki, które jedliśmy wczoraj na kolację i które można kupić w każdym sklepie. Krótka przerwa na radziecką inwazję na psychikę Ormian. Przy granicy z Iranem i możemy kontemplować świeże powietrze i wspaniałe widoki z dala od radzieckiej spuścizny. No dobra, wybaczcie mi, delikatnie naciągnąłem perspektywę. Otóż pośród tych skał, nieziemskich skał, na granicy między Armenią a Iranem także znajdziemy ciężkie radzieckie blokowisko. Granica z Iranem leży w dolinie, malowniczej dolinie wzdłuż rzeki i oczywiście rzeka jest oddzielona wielkim kolczastym płotem od Armenii. Leży po stronie Iranu, a na drodze spotyka się co chwilę patrole wojskowe, niczym w grze komandos. Cóż, żołnierz, którego przed chwilą nagrałem, nas nie przepuścił i musieliśmy cofnąć. I teraz warto zaznaczyć zróżnicowanie krajobrazu w Armenii. Wystarczy przejechać 30 km na północ i nagle wokół jest zielono, jest zupełnie inaczej niż tam przy granicy z Iranem. W tym parku, ale w Erevik, oprócz niedźwiedzi, wilków, skorpionów i węży, możemy spotkać także leopardy. Przez całą tę sytuację wojenną, Armenia jest niesamowicie niedostępna dla turystów i te wszystkie parki są tylko w takim uszczerbku, ułamku dostępne dosłownie. I widać, jak to wszystko pustoszeje, te restauracje, te hotele, pensjonaty, wszystko upada przez tę wojnę, która destrukcję wprowadza, całkowitą niszczy gospodarkę Armenii. I patrzcie, w takich miejscach często jest coś takiego, idziesz sobie, nagle masz ławeczkę, a tam jest komódka taka. Sprawdźmy ją bliżej. A tu proszę. Miodek, winko, jakieś dodatki różnego rodzaju, cebulka, papiery, noże, wszystko na miejscu. Ale nie bierzemy niczego, oprócz papieru. Jezus,
ale tu można się zabić. O, ale kamień. O, ale spadł. Kolejne ciekawostki dzięki powrotowi przez wspaniały Tatew. Starożytne miasto kamienne, zamieszkałe aż do XX wieku, 70 lat. Teraz całkowicie opuszczone. Także przez turystów, przez to, że Armenia jest zniszczona przez wojnę. Zapraszamy na odkrycie tego wspaniałego, ciekawego miejsca. Tutaj w skałach widoczne są otwory, podobne nieco do tych, które widzieliśmy w Wardzi. Być może tutaj po prostu mieszkali ludzie, zanim wybudowali sobie miasto wokół. Obecnie tutaj nic nie ma, tylko jaskinia, tam widać, że są jakieś takie koryta stworzone. Jest więcej takich otworów. I w środku znowu to samo, taka jakby ława, typu koryto, wydrążone. Jakieś takie tutaj wnęki. I kolejna jaskinia, ale ta już wzbogacona o mur kamienny z nadprożem. I oknem. No nie jest to małe, słuchajcie, a ja chodząc tutaj trzeba bardzo uważać, bo można wpaść na przykład do otworu, prawdopodobnie kominowego. Można tutaj poczuć strukturę samego miasteczka. Widać wyraźnie na przykład, że tutaj biegła ulica. To jest nowszy dom. Widać, że jest dwukondygnacyjny, pewnie z późnego okresu żywota tej wsi. Zachowały się nawet elementy stalowe, typu właśnie fragmenty ogrodzenia, furtka. Czy ryzykownie jest wejść na dach tej konstrukcji? Chyba nie. Raczej nie. Wygląda na trwałą. Tylko trzeba uważać na otwory, jak wcześniej wspomniałem. To nie są żarty. O, a tam widzimy kolejne elementy stalowe, które się zachowały. To jest zadaszenie budynku. Tamten budynek ma nawet taki balkon. Idę starą ulicą między budynkami, żeby zobaczyć ten budynek bliżej. No ten budynek ma tutaj taki wystający taras oparty na belkach drewnianych. To jest nowa konstrukcja, jest to nawet żelbet. To przypomina nam o tym, że tutaj mieszkali ludzie aż do 70 lat XX wieku. Jest też kościół. A tutaj jest jakiś większy obiekt. Może jakaś forteca stara? Z fajnym wejściem takim, z łukami. Nie, to raczej nie forteca. Wszedłem wyżej i tutaj jest taras taki. Poniżej są te budynki, które przed chwilą widzieliście. I tutaj są kolejne budynki kamienne. Z takimi wnętrzami. Podobno do tych starych, tylko takie powiedzmy otynkowane, trochę bardziej dopracowane, z oknami. Pójdziemy sobie kolejną ulicą i będziemy już zmierzać do wyjścia. Bo są jeszcze inne ciekawe rzeczy, które chcemy zobaczyć i wam pokazać. A ile można siedzieć w ruinach tak naprawdę, ale te skały są super tam w tle. Piękne miejsce, naprawdę. Tatew numer jeden w Armenii. W tych oto z pozoru nudnych krzakach właśnie schował się wielki, syczący, jadowity wąż, który przeszedł przez moimi nogami. Ale już go tutaj nie ma. No nic, nie będę prowokował szatana. Kusił losu i lepiej stąd zawinę. Miasto, które przed chwilą widzieliście, Kot, ono ma ponad 2000 lat historii. Tam z początku ludzie mieszkali w kamiennych grotach, wyrzeźbionych w skałach. Później zaczęli budować z kamienia coraz to lepsze i lepsze domy. Aż w końcu w XX wieku, z powodów zmian, które nastąpiły na świecie, to miejsce przestało być wartościowe i sensowne do życia. Było trudne, dlatego też musieli opuścić to miasto na stałe i przenieść się do nowego miasta, które zbudowali wyżej, kilkaset metrów wyżej na wzgórzu. I tak też to miasto zostało opuszczone. Teraz jesteśmy w mieście Goris, które podobnie jak tamto ma takie dziwne formacje skalne wokół z otworami, gdzie mieszkali ludzie pierwotni dawno temu. Jednak tutaj te kolejne etapy rozwoju cywilizacyjnego są bardziej rozdzielone. Rozdzielone na przykład cmentarzem i to nie byle jakim, bo cmentarzem z krową. I teraz pytanie do kreatywnych. Widzisz krowę na cmentarzu. Co robisz? Napisz w komentarzu. Patrzcie jaki wąż. Lepiej do niego nie podchodzić, on jest na 100% jadowity. On ma prawie metr długości i wygląda na prawdziwego skurwysyna. Pokażę Państwu teraz, jak wygląda przykładowa piekarnia tutaj. Są te otwory, które Laura pokazywała w tym klasztorze. One są wciąż używane. I tutaj są te wypieki z ziemniakami standardowe, te placki, lawasz. A tutaj takie standardowe słodkości, które można sobie zjeść. Ja akurat wybrałem to. Witamy w dniu kolejnym. Dziś w nocy zdarzyła się niefortunna sytuacja. Otóż mój śmierdzący but, który był tak zajechany, że należało już go wyrzucić,
został skradziony przez jakieś zwierzę, wobec czego teraz mam dwa inne buty i jest to chyba znak, że za długo w nich chodziłem. I teraz będę musiał tak chodzić aż do Turcji, gdzie kupię nowe buty. Za to teraz jesteśmy w niesamowitym miejscu. Tu jest zwodzony most, przeciągnięty ponad pięknym wąwozem. I to nie bez powodu, bowiem znajduje się tutaj bardzo stare miasto, którego historia sięga 3000 lat. Przechodzimy przez ten niesamowity most nad tym pięknym wąwozem i zaraz zapoznamy się bliżej z tym historycznym, niesamowitym miejscem. Historia tego złożonego miasta sięga 3000 lat. I z początku ludzie mieszkali tutaj w wydrążonych ręcznie jaskiniach. Jaskinie wydrążone w skale, wszystko rozrobione ręką ludzką. Pamiętacie piekarnię, którą wam pokazałem ostatnio, wczoraj? Były tam otwory, w których wytwarzano lawasz. To samo działo się m.in. w klasztorze w Tatew i tutaj w tych jaskiniach. Wraz z upływem czasu kolejne pokolenia budowały coraz to bardziej złożone konstrukcje. Dlatego też jaskinie, które zbudowali ich przodkowie, praprzodkowie, zostały wykorzystane jako pomieszczenia dodatkowe jedynie, z tyłu. Natomiast z przodu powstawały coraz to bardziej okazałe budynki zbudowane z kamienia, ze stropami drewnianymi, wielokondygnacyjne. A miasto się rozrastało. Istniało tutaj łącznie 9 dzielnic. Miasto funkcjonowało aż do lat 50. XX wieku. Było tutaj 4 cerkwie, 8 szkół, 15 tysięcy mieszkańców. Pod koniec XIX wieku, na początku wieku XX, w mieście funkcjonowało 1800 studni. A skoro wspomniałem już o tym klasztorze w Tatew, istnieją zapiski, które informują nas o tym, że wieś ta, jako największa wieś we wschodniej Armenii, w XIII wieku już płaciła podatki dla tegoż klasztoru. Kolejna maszyna do szycia. A to tarka, normalna tarka, jak teraz są. A tak to miasto wyglądało przed opuszczeniem, na początku XX wieku. To jest fajka do palenia, nie? To jest takie, że taka kulka jest w środku i wszystko się bawi. Ja to od malczyku między nóg postawili, tualet. Aha! Dla malczyka, dla dziewczyki. Rozumiem. No, czyli tak wyglądało życie w tych jaskiniach. Często światło też dochodziło z góry. A te rzeczy to są oryginalne z tego, z Knozelk, tak? Ja się postawił, to pokazać. Aha. Wszystko zostało zebrane z tej miejscowości, żeby tutaj pokazać. Pan tutaj mieszkał od urodzenia w tej miejscowości, a teraz przeniósł się do nowej części, tam gdzie ludzie się przenieśli, ponieważ tutaj już nie dało się żyć. I prowadzi sobie takie muzeum. Surowca z budynków, które tutaj mamy, rozebrać je po kolei, przekonamy na tego mieszkańców.